Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim retro kanale. Słuchajcie, kilka dni temu prezentowałem Wam kit z klonem ZX Spectrum, a konkretnie komputer, który się nazywa ZX Spectrum Super for Harlequin wersja G. I jest to klon ZX Spectrum 48. A dziś mogę Wam już, słuchajcie, zaprezentować gotowy, zmontowany zestaw. Co więcej, jest to zestaw, który działa. Teraz Wam to szybko pokażę. Okej. Tu widzicie, słuchajcie, test. Za chwilę może więcej o tym teście. Natomiast tutaj na stole leży gotowy, zmontowany komputer z tego kitu. Na początku muszę powiedzieć, że no, tutaj sprzedawca, który to sprzedaje, wykonał naprawdę kawał dobrej roboty. Bo ten zestaw jest naprawdę dobrze przygotowany do tego, żeby sobie go samodzielnie złożyć, no i poczuć się tak jak na początku lat 70. XX wieku, gdzie, słuchajcie, można było sobie złożyć Altaira 8800, jako taki pierwszy komputer no, do użytku domowego, tak? Tu oczywiście składamy sobie Spectruma, ale to naprawdę jest dobrze zrobiony zestaw, słuchajcie. Pokazywałem Wam go ostatnim razem. Tam to wszystko było powtykane, taki steropianik na takiej karce, wystarczyło po prostu wyciągnąć układ stąd i wlutować go w odpowiednie miejsce tutaj, tak? Wszystko było ok, jeśli chodzi o to, co tam było ustawione. No, mieliśmy też spis elementów, tak? Wszystko, co najważniejsze, było opisane w tych instrukcjach, wszystkie podstawki. No i jeżeli ja nie miałem z tym problemów, to myślę, że jest to naprawdę dobrze przygotowany zestaw. Bo co prawda ostatnio w lutowaniu się trochę wprawiam i mniej więcej technicznie daję radę, ale elektronik jest ze mnie żaden. Jeśli chodzi o klawiaturę, no to tu do klawiatury były dołączone takie tasiemki, żeby podłączyć, ale kurczę, słuchajcie, nie mam cierpliwości już do tego, więc na razie podłączyłem takimi kabelkami, które tam gdzieś miałem do Arduino. Jak widzicie, one są trochę za długie, ale działają. Klawiatura mi działa, komputer cały działa. No i może się dzisiaj tak trochę na szybko mu przyjrzymy. Jeśli chodzi o samą płytę, to czekajcie, zrobię Wam tutaj zbliżenie. Myślę, że poszło nie najgorzej. No, jak mówię, mistrzem lutownicy nie jestem, ale chyba w miarę to dość dokładnie się udało polutować. Nie wygląda to też bardzo brzydko, no może nie najpiękniej, ale katastrofy, słuchajcie, nie ma. Wszystko działa, jak widzicie, komputer odpalił i to od pierwszego strzała, można powiedzieć, więc nie było tutaj żadnych problemów. Mamy kilka rzeczy, które możemy ustawić. Czekajcie, ja może zrobię tak, że go na chwilę jednak wyłączę, czyli tutaj wyciągnę zasilanie, odepnę klawiaturę. Do klawiatury, słuchajcie, klawiatura oczywiście, no akurat tu było dość proste lutowanie. Ja dolutowałem piny takie kątowe i podpięłem, jak mówię, takie proste tasiemki, natomiast z drugiej strony kupiłem sobie takie dodatkowe płytki PCB, żeby łatwiej tą klawiaturę podłączyć, też dostępne na Allegro w tej chwili. Dobra, natomiast patrzymy teraz na główny komputer, główny, no, na komputer, a tu mam jeszcze reset, słuchajcie, taki prowizoryczny, więc go sobie wyjmę. Mamy ustawienia pewne, mianowicie tutaj mamy zworkę, dzięki której możemy wybrać albo ten ROM testowy, który przed chwilą Wam pokazywałem, no albo Basic właściwy, który też sobie za chwilę odpalimy. Tutaj jest druga zworka, ona z kolei odpowiada za włączenie lub wyłączenie tego bipera, a w zasadzie głośniczka, który wydaje mi się, że nawet całkiem przyzwoicie działa. Ja tu wlutowałem jeszcze jedną zworkę, co prawda to tutaj już musiałem dołożyć swoją, bo w zestawie tego nie było, czyli to jest właśnie to miejsce na reset, tak? No trzeba byłoby tu pewnie dorobić jakiś przycisk, jeżeli kiedyś byłaby jakaś obudowa, żeby łatwiej ten komputer resetować. No i to jest wszystko w zasadzie, no jak mówię, układy włożone, wszystkie podzespoły wlutowane. No i co? No i komputer działa. Tutaj klawiatura, tak mówię, prosta sprawa, mamy po prostu płytkę przyciski. Ja tu dałem kilka czerwonych przycisków. Wszystkie były czarne w zestawie generalnie, ale tutaj na Shift, czy w zasadzie to się chyba Caps Shift nazywa w Spectrumie. Czekajcie, bo ja tu gdzieś mam ściągę właśnie pod spodem. Caps Shift, czyli ten Shift to jest Caps Shift, a ten to jest Symbol Shift. Dałem czerwone przyciski, żebym łatwiej mógł je odnaleźć
I jeszcze na Enter dałem czerwony. Trochę żałuję, że nie dałem na J, nie? No bo przy ładowaniu gier to J będzie potrzebne, a czasem go szukam. Tak, ta klawiatura w stosunku do tej wersji mini, która była jakby w zestawie, bo ja tu dołożyłem chyba z 15 zł, żeby dostać tą, a nie tą malutką. No ma wszystko opisane tak, jak to było w Spektrumie. No niestety, słuchajcie, w Spektrumie ta klawiatura nie bez powodu... O, przepraszam, już uderzyłem. Była kolorowa i to było bardzo, bardzo istotne, słuchajcie, te kolorki. Klawiatury były oczywiście wielofunkcyjne. Jako taką ciekawostkę wam powiem, że słuchajcie, że w związku z moim zainteresowaniem Spektrumem na szybko przejrzałem internet i kupiłem w jakimś antykwariacie za 7,50 taką oto książkę. Aha, tylko że ja jestem teraz na powiększeniu, to teraz idziemy. Przewodnik po ZX Spectrum, rok wydania 1986. Słuchajcie, powiem wam, że miałem tę książkę, to znaczy jak miałem Timexa, to miałem tę książkę i nie wiem, co z nią zrobiłem. No ale udało się tanio kupić na Allegro. No i tutaj jest cały rozdział, słuchajcie, poświęcony temu, jak działa klawiatura. I jak ważne są właśnie, czekajcie, o właśnie tutaj to mamy. Jak ważne są te kolory. Co, jak i dlaczego, jakie są tryby pracy. No i ta klawiatura, jak mówię, opisana jest, natomiast kolorów nie ma, no i brakuje. I to bardzo, tak? Dobra, sam komputer, jak widzicie, jest tutaj. Kabel miałem dołączony, to jest kabel, słuchajcie, który tu jest taki mały, ma taką małą wtyczkę DIN, z drugiej strony ma SCART, był w zestawie, tak? No i to jest ten lepszy obraz. Bo mamy też jeszcze zwykły obraz, ale to też jest kompozyt, staje się, tak? Pamiętam, że w Spektrum mieliśmy obraz no, na taki sygnał telewizyjny, tak? To jest polepszone niewątpliwie. Natomiast jeśli chodzi o zasilacz, to zasilacza nie było. Ja podpiąłem taki, ten, który dostałem w zestawie z Ultimate'em, to jest 12 V prądu stałego plus w środku. I tutaj ważna rzecz, o której warto wspomnieć. Tak naprawdę tu możemy podpiąć zasilacze, zdaje się, od 9, piszą nawet niektórzy do 15 V. No i też polaryzacja w gruncie rzeczy nie jest istotna, bo mamy tutaj odpowiednie układy, które jakby pilnują tego, żeby do komputera poszedł właściwy prąd, tak? Czyli da się tu nawet podpiąć właściwy zasilacz, znaczy ten oryginalny zasilacz Spektruma. On miał zdaje się minus w środku, tutaj w instrukcji jest zapisane, że to zalecane jest jednak plus w środku. Ale od biedy da się to zrobić, tak? Czyli powinien zadziałać nawet na oryginalnym zasilaczu od Spektruma. No a taki 12-woltowy to myślę, że nie jest wielki problem. O, teraz słuchajcie, bo mi się odpalił program testowy i słyszeliście właśnie głośniczek, ale jeszcze chwila, jeszcze może to wyłączę, bo podepnę sobie najpierw klawiaturę. Czekajcie, czyli tutaj podepniemy tak, tutaj podepniemy. Właśnie te złącza klawiatury mi się strasznie źle wlutowały. Nie wiem, strasznie luźno mi chodzą, ale... Ale słuchajcie, ale się da jakoś wpiąć. Dobra, no i teraz podłączamy prąd. Głośniczek pewnie już słyszycie. Czekajcie, ja teraz spróbuję wam zmienić perspektywę obrazu. Bo tutaj właśnie w tej chwili mam ustawiony ten ROM testowy. No i ponieważ nic tam nie nacisnąłem, bo tam za chwilę zobaczycie, że tam mam pewne menu, w którym mogę coś tam wybrać po drodze, to włącza mi się, słuchajcie, testowanie pamięci, zdaje się. Czekajcie, bo mam taką lampę pierścieniową, żeby lepiej było widać, ale tu ją chyba wyłączymy. No tu mi pisze, że nie rozpoznał mi hardware'u, czyli nie wie, którego spektruma mam. No tak to działa, mogłem wcisnąć jedynkę, ale jak nie wcisnąłem, to samo ruszyło dalej. No i teraz sprawdza mi pamięć i ta pamięć, słuchajcie, no przechodzi wszystkie testy, więc wychodzi na to, że jest tu w miarę ok, jeśli chodzi o... Nie wiem, czy mi się uda teraz tą kamerę tak przestawić, bo mam tu straszny bałagan, mam remont w domu i nie bardzo mogę tutaj, słuchajcie, się poprzestawiać. Dobra. No i co? Jeśli chodzi o ten test, no właśnie, teraz sobie zainstaluję ten mój reset prowizoryczny. Czyli damy sobie to, zepniemy tutaj i tutaj sobie będziemy z... O, to na przykład możemy jeszcze wcisnąć K.
jak keyboard i możemy sobie posprawdzać, czy klawiatura nam działa. Dobra, jak widzicie, wszystko działa. Tutaj też taka może mała ciekawostka, ponieważ sprzedawca w tym zestawie oferuje taką klawiaturę mini, tak? Czyli w cenie mamy klawiaturę mini, do tej, co ja mam, trzeba dołożyć. No i tam jest pokazane, jak podłączyć klawiaturę mini. I tam te kable są trochę krosowane, przynajmniej w tym wejściu po prawej stronie. No i jak ja podpiąłem tak samo tą, to nie działała, słuchajcie, przestraszyłem się nie na żarty. Natomiast okazało się, że tam po prostu podpinamy jeden do jednego i wtedy bez problemu działa. Słuchajcie, co my tam mamy jeszcze, bo to dość szybko mi znika to menu, zresetujmy sobie. Mamy na przykład test ULA. Pamiętamy, że to była dość problematyczna kość, taki wielofunkcyjny układ. Tutaj tego ULA de facto nie ma, tak? On jest zastąpiony innymi układami, no ale sam test pozostał. Widzimy, że tu możemy jakieś tam sprawdzenie tego ULA zrobić. Chyba działa, nie? Dobra, co tam jeszcze mamy? No, mamy jakieś memory, mamy spację, pod spacją, czekajcie, teraz sobie. Nic nie nacisnę, to mi się ten test taki ogólny włącza. No. No AY, no tak, no nie powinno to być AY. Q to quiet, czyli nacisnę teraz Q, więc nic nie pisał jakby. No i teraz break jest pod spacją, ale z którym shiftem teraz? Dobra, z caps shiftem. Co tam jeszcze mamy? Symbol shift jeszcze mamy, czekajcie, jeszcze jeden reset. Oj, słabo chyba to przytrzymałem, bo to trzeba przytrzymać. Dobra. No i tutaj właśnie informacja o tym ROM-ie. Natomiast słuchajcie, no i znowu idzie z tą, że hardware not detected. Dobra, i jeszcze coś tam było pod S. Spróbujmy sobie jeszcze pod S. Soak. Ale to może jest ten domyślny tryb, bo chyba ten mi się włącza właśnie. No dobra, słuchajcie, czyli to już mamy. Teraz ja się przełączę po prostu na Basic, tak? Czyli w tym celu oczywiście trzeba byłoby odłączyć sprzęt od prądu. O, z worka mi gdzieś uciekła, więc muszę po nią sięgnąć. Dobra. I podpinamy zasilanie, słuchajcie. No i dobra, słuchajcie, no i mamy Basic, tak? Mamy Sinclair Basic 1990. To jest też jakaś wersja poprawiona, bo w normalnym spektrum mieliśmy do czynienia z Basiciem i było to napisane 1982. No natomiast tutaj mamy do czynienia z już jakimś poprawionym Basiciem. No i co? I co byśmy teraz tutaj mogli zrobić, słuchajcie? Moglibyśmy napisać jakiś program. Czyli co? Zrobimy sobie to, co się robi Hello World w Basicu, tak? Czyli 10. Teraz print. Print jest pod P. Jak nacisnę w tym trybie, to powinno wskoczyć polecenie. OK. Teraz potrzebny mi jest cudzysłów. I cudzysłów też jest pod P, tylko chyba z symbol shiftem. Dobra. I co? I sobie napiszemy... Czekajcie, bo za kamery to mi bardzo kiepsko na to patrzeć. Dobra. Enter. No dobra. I teraz druga linijka 20. No i gdzieś tu polecenie go to mamy. Tylko żebym to znowu znalazł. Pod G. Go to i 10. Enter. Dobra, i teraz run. Gdzie jest run? Pewnie pod R. Tylko gdzie jest R? Czekajcie, kurczę. No jednak,
Na tamtej klawiaturze, wydaje mi się, spektrumowskiej łatwiej się to szuka. R, dobra, jest. Run, enter. No dobra, pojawił się jeden ekran. No, został zatrzymany. No to Borg dokładnie raz wyjaśniał, dlaczego tak się dzieje, ale mogę kazać mu dalej przewijać i po jakimś czasie znowu mi to zatrzymuje. Ale jak widzicie, Basic no działa, można pisać w nim program. No i oczywiście no kolejnym krokiem, czekajcie, zrobimy reset. Dobra, powinno być wgrywanie gier. No i znowu do zestawu tam za 3 zł chyba dokupiłem sobie kabel, który ma z obu stron jacki. No i teraz słuchajcie, jak wgrać grę. No można skorzystać, słuchajcie, z telefonu komórkowego. Tak? Musiałem znaleźć jakiś stary z Androidem, no bo niestety z iPhone'em jest problem. Nie ma odpowiedniego oprogramowania. Natomiast jeśli chodzi o Androida, no to mamy na przykład program, który się nazywa, słuchajcie, PlayZX chyba, tak? No i tutaj możemy, słuchajcie, sobie wejść na jakąś literkę, wziąć sobie jakąś grę, Ikari Warriors na przykład. No i widzicie, on tu nam pobiera to z internetu. No i moglibyśmy sobie spróbować to załadować, ale słuchajcie, próbowałem i to jest masochizm jednak. Straszny. Jest, wydaje mi się, lepszy sposób. Ja tu mam jeszcze inny program, którego też kiedyś próbowałem używać. On niby jest do komodorka, bo mamy taki magnetofon jak w komodorku. Tab Dancer się nazywa, ale też można załadować gry na spektrumie. No i też mi się tam udało coś z niego załadować, ale no jak mówię, to ja nie mam cierpliwości już, żeby tyle czekać. Dużo łatwiej mi to szło z programu, który się nazywa Otla chyba, tak? Na szybko może wam coś załaduje, choć do tego programu chciałbym jeszcze kiedyś wrócić. Słuchajcie, więc podepniemy się, tutaj się podepnę do odpowiedniego gniazda. Tak, tutaj warto zerknąć na instrukcję w tym miejscu, ponieważ gniazda jack mamy dwa. Chyba w oryginalnym spektrumie one były różnych kolorów, mi się coś wydaje. Przynajmniej wtyczki były różnych kolorów. Nam potrzebne jest w tej chwili to ER, bo mikrofon to oczywiście do... O, i znowu trąciłem kamerę, przepraszam. Do nagrywania programów na taśmę. No i czekajcie, ja spróbuję coś odpalić z tej Otli, to się Otla nazywa. Chyba. Natomiast tak jak mówię, jeszcze tego chciałbym wrócić. Natomiast czekajcie, ja nie wiem, czy ja to teraz znajdę. Otla mam 2.2. No tu niestety nie wszystko mi działa tak, jakbym chciał. Ale co nieco da się załadować. No i dobra. I teraz robimy sobie J. Czekajcie. O, co mi się stało? Zwiesiło się coś. J, dobra. Tak. I dajemy Enter. I teraz tej Outly. Czekajcie. Aha, bo ja to źle podpiąłem jeszcze. O, dobra, jedziemy z koksem. No i ten program, słuchajcie, pozwala nam na takie turbo, bym powiedział. Bardzo skuteczne i szybkie turbo. Tyle, że na przykład no, ten Space Raider ładuje bez problemu. Ładuje bez problemu mózg, procesor. Natomiast, słuchajcie, nie mogę na przykład... Nie mogę na przykład załadować Rika Dangerusa z tej Outly. No może nie mam właściwej wersji programu, ale widzicie, no śmiga, można grać. Space Invaders na Spectruma. Jest jedna z 82 rok chyba, czyli z początku powstania komputera. Dobra, no jak widzicie, to też działa. Ja tu chyba zresetuję, bo tutaj jest już noc, a to strasznie głośno chodzi. Do gier jeszcze wrócimy na pewno. Będę to może próbował jakąś obudowę skować sobie do tego.
No i spróbujemy jeszcze z tym komputerem powalczyć, ale jak widzicie, udało się. Udało się go zmontować. Działa. No jeszcze raz powtarzam, że tutaj muszę pochwalić sprzedawcę tego zestawu. No bo nie dość, że zestaw jest przygotowany dobrze, no to jeszcze w razie pytań bez problemu i dość szybko sprzedawca odpowiada, pomaga zarówno. Dużo mi powiedział przed zakupem, jak go tam dopytywałem o pewne rzeczy, jak i potem, gdy miałem jakieś tam pytania jeszcze, jeśli chodzi o montaż, też mi pomógł, więc tutaj na pewno muszę go jakby polecić, tak? Dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek i zapraszam już na kolejne.